Murmańsk, jest 20 września, godzina 6.30 czasu lokalnego. Nie wiem, czy takie coś występuje w innych szerokościach geograficznych, ale chyba nie. Mamy noc, nie? Tam jest księżyc. Widać pełną tarczę. Dzięki temu noc była wiary. Jest, no i wszystko było widać w okolicy. Ale zarazem nagle się okazuje, że kiedy się obrócimy o 180 stopni, to z nocy robi się dzień. Przecież właściwie wschód słońca. Nieźle, nie? W sumie nie widziałem czegoś takiego, bo kiedy byłem ostatni raz w tej szerokości geograficznej, to wtedy chyba jeszcze tak słońce nie zachodziło do końca. A na pewno nie 2 lata temu, kiedy byłem w lipcu. Wtedy o 2 w nocy było tak jak jak o 16, czyli o. Bryza morska trochę dała mi się we znaki. Chciałem po dobroci, ale jak to mówią ruskie, nichuja. Nie da się przekonać organizmu, że jest ciepło, więc bez porannej zaprawy się nie obejdzie. Wracam do swojego obozowiska. What you know? Żeby się tu dostać, trzeba się delikatnie wysilić i już się jest. Delikatnie. Dobra. Pora się pakować, odpalać napalm i gotować kawę. Wody nalałem trochę mniej, bo jest chłodniej, choć od tej strony nie wieje. A poza tym tabletki napalmu, tylko keksaminy są lekko mniejsze niż powinny być. Tam się ich trochę ukruszyło. Dobra, dawaj. Poszło? Poszło. Ta wersja palnika jest źle skonstruowana. To jest taki trójkącik. A trójkącik ma to do siebie, że łatwiej się rozchodzi na boki niż czterobok. Ale to jest zapałka. Ale dają dymu te zapałki. Cholera. Jakby mnie ktoś poprosił o ogień i bym mu taką zapałkę odpalił w samochodzie, to miałby naprawdę niezłą haszkomorę. Ekwipunek spakowany, ja zwarty i gotowy. Pizga tu nieco. No ale cóż. Jak widać, słońce już wstało. Ostatni zew na port. I pora zawijać się dalej. To ten magiczny moment. Myślałem, że go nie doczekam, a jednak. Słońce pojawiło się właśnie za górą. Czyli teraz jest dopiero taki prawdziwy wschód słońca z prawdziwego zdarzenia. No dobra, pora mi się zawijać. Jest przed 6 czasu polskiego, czyli przed 8 tutejszego czasu. No to już najwyższe wreme ruszać dalej. Przejechałem kilkanaście kilometrów z kierowcą gruzowika, który podsunął mi banalny w swojej istocie, a naprawdę genialny pomysł, na który o dziwo nie wpadłem, a mianowicie zwrócenie w tym tumanie na siebie uwagę poprzez na przykład napisanie Polsza. No to jest po prostu genialne. No i od razu się ktoś zatrzyma, ciekawy. Co to? Polak? A to skolko lat nazad? Słyszę, może 60 lat. Aha. Nie, to jest... A ty miny? Co tam говорил? Ну, мины это... Ну, бомбы, которые закладывали. No da. A to skolko lat nazad ubiło ludzi? 2, 3, 4? Nie, to вот буквально этим летом. Этим летом. Летом? Да. Понял. В этом году. O kurwa. 60 lat i to mina robotę? 4? Da, model tanka. A to nie... Nie, to Józef Stalin. Nie. Ja wam gawarię, to Józef Stalin. Jak rymiam.
stary. No. Wow! A tu u was murmańskie konwoje byli, da? Proszę? Murmańskie konwoje. To okręty, statki. Są one z Ameryki do Rosji. Да. Ну, американцы нам поставляли сюда. Ага. Они самолеты нам сюда пригоняли, и автомобили. Здесь цветы возлагают. А мне один русский надал как-то Георгиевскому. Леночка Георгиевская? Да, да. У меня в паспорте, я думал, как я буду на границе, это паспорт с Георгиевским листом, как? Лента. Лентом, ага. Это проблемов не будет. Ну да. Ты знаешь, это первый день победы в России в 64-м декаде был, да. Первый в 45-м это как июнь, 20 в Москве, и там больше дождь был, как никогда в июне. Ну да, это когда этот, да? Да, 20 лет паузы, и за Брежнева, это последние лета Хрущева, Брежнев, это назад до традиции Дня Победы. Ну да, но сейчас это у нас 9 мая, это все празднуется. У нас это 8 мая, как разное время. В Берлине это было... 23:23-24 минуты, а в Москве то в ночь. В ночь, да. Это да. И как у нас на университете говорили, это капитуляция в Берлине это ремейк. Да, это в первой русские германцы у американцев скапитуловали 2-3 дня раньше. Ну, это а да, Сталин это... говорил, нет, обратно. Обратно генералов до Берлина. Да. И с русскими капитуляции сделать. Ну там как-то да, там первые сдались американцам, а зато наши первые дошли до Берлина. Ну там как-то ага. Вот, там буквально не какие-то дни, но... Кирилл, это страна Норвегии. Как видать, краеобраз, правда... imponujący i robiący wrażenie. Postaram się coś zrobić z tym aparatem, niestety nie wiem dlaczego lustro się podnosi, nie chce się opuszczać. Tak, nie wiem, no nie mam pomysłu. Póki co jedziemy dalej. Ten most to taki na słowo honoru bym powiedział, ale jakoś się ten trzyma. Nie pamiętam jak się ten город dokładnie nazywa. Zacznę od ogółów. Jesteśmy w jakiejś militarnej zonie. To miasteczko jest takie półmilitarne, są tu i wojskowi, i grażdżańce. Natomiast wcześniej była taka mieścina Sputnik. Tam same soldaty były i ogólnie strach było cokolwiek wyjmować, kamery i tak dalej. Do tej zony militarnej oczywiście staraliśmy się po uprzedniej kontroli na szlabanie. Tam chwilę zajęło, zanim wojskowy podzwonił, gdzie miał pozwolić, sprawdził mnie i tak dalej. Podejrzewam, że na granicy już wiedzą, że mam tam być. I podejrzewam również, że on też się mnie spodziewał po kontroli na wokzalu w Murmańsku. Ciekawa okolica. Bardzo ciekawa, naprawdę. A krajobraz norweski, przy czym sama architektura, jak widać, i ludzie to są sowieccy, postsowieccy. No cóż no, z tym kierowcą przyjadę daleko, bo ponad 200. Do granicy zostanie już tylko kawałeczek. Tam się będą mnie spodziewać, a ja na przejście graniczne muszę być przygotowany na takowego przekroczenia. Już tutaj mam wszystkie dokumenty razem ze stemplem. I oczywiście obą Georgijowską lię coś tam. Nie pamiętam jak się nazywa lietuszka. W każdym razie pamiątka wojny ojczyźnianej. Podejrzewam, że powinno mi pójść możliwie gładko. Mamy 20 września, jest
przed 11 czasu polskiego, czyli przed 13 tutejszego czasu. Jak widać, różnego rodzaju instalacji wojennych tu nie brakuje, więc na prawo czy na lewo nam jechać nie nada. Bo to same problemy będą człowieka spotkać. W sumie po raz pierwszy w życiu widziałem tutaj niedaleko stąd taki czołg, którego nigdy w życiu nie widziałem. O, dlaczego mówię, dlaczego nam nie nada w prawo ani w lewo nie skręcać? O, właśnie dlatego nam w prawo ani w lewo nie nada skręcać. Dobra. No. Starszy. Koniec. Bo to aż strach. Mnie tymczasem do granicy zostało jakieś 4 dychy, nie więcej. I na napis Polsza usiłuje kogoś złapać. Plecak przepakować chciałem już. Już jakiś czas nazad, ale okazało się, że zmusili mnie do tego celnicy i ruscy, i norwescy. W Rosji było jeszcze git. Nie wódka ich ruszyła, bo nie o wódkę im się od samego początku rozchodziło, tylko mój bagnet. Czy jest to bagnet taki na karabin, czy taki sobie nóż. W końcu stwierdzili, że w sumie jeden nie ma nic przeciwko, drugi nie ma nic przeciwko, trzeci nie ma nic przeciwko. A dobra, dawaj Polak. Poszedł. Całe zajście trwało chyba z 15 minut. W pewnym momencie zaczęliśmy się śmiać. To już był dobry znak. No i kazali mi się spakować i wzięli mnie do odprawy. Tak w ogóle tutaj jest chyba z 30 km strefy wojskowej, zamkniętej dla wszystkiego. Tutaj potem z babulką przedostałem się dalej na przejście norweskie i tu zaczął się problem pod tytułem czy mój paszport jest legalny i wszystko jest haraszo. Impreza trwała chyba 20 minut. Już sobie stąd wychodziłem. Już okazało się, że ekspert od dokumentów sprawdził, że mój paszport jest normalny i haroszy. Nagle do mnie zawołał mnie gość, widać, że imigrant, że nie Norwek, czystej krwi Aryjczyk to nie był. Dawaj, posmatrimy, co u ciebie w rygzaku. Oczywiście zdążyłem w tym czasie opowiedzieć skróconą historię ostatnich 5 lat swojego życia i ostatecznie puścili mnie. Natomiast tutaj u Norwegów już w faszystowskiej Norwegii nie było tak łatwo. No a ja, jak już mnie rozgłoszyli, zawinąłem wszystko do plecaka i do pokrowca na śpiwór, tego Bundeswehry, żeby się jakoś zacząć ogarniać. No i witamy w faszystowskiej Norwegii. Niechybnie czuję się tu bezpieczniej niż w Rosji, ale na miłość boską, za jaką cenę? Przetrzepali mnie jak burą sukę, jak ostatnią kurwę na tej granicy, zwłaszcza właśnie ci Norwegowie. Nie pamiętam, jak się ten przybytek natury nazywał. Jest on bardzo podobny do tego, co występuje w Karelii, ale inny. Są tu też takie jagódki, takie nasze jagódki. Też ich jest to trochę maleńko, ale są. Da się tym podjeść. Rzecz bardzo charakterystyczna na zachodzie, niezmiernie charakterystyczna, którą zaraz pokażę, to jest to, że oni mają tak wyśrubowane normy żywieniowe, że jak widzą pewne rzeczy, które są normalne, myślą śmierć. Ot, tatar, bo surowe mięso, ot na przykład grzyby. Ja ledwo co wszedłem do lasu, a grzybiarzem nie jestem, bo jestem do dupy grzybiarzem, to zaraz pokażę pewne rzeczy. Jeden grzyb. Drugi grzyb. Tylko że oczywiście no pozjadane, tak? No bo komu to zbierać? Zdążą robaki zebrać. Trzeci, łaki zajebisty. Trzeci grzyb. Czwarty grzyb. No to jakieś coś maleńkie. Piąty grzyb. To przecież wszystko jest jadalne. Za cholerę nie spodziewałbym się, że tu o tej porze roku tyle żarcia będzie. Pozwoliłem sobie odejść tak z 3 km od Gorodu. Dlaczego tu tyle żarcia? Nie wiem. Być może dlatego, że u ruskich to już wszystko wybrane, a tam dalej na północnym zachodzie
to z reniferami się konkuruje o pożywienie, więc renifery wybrały. Ja natomiast obozować będę tutaj, gdzieś właśnie w tej okolicy, jeszcze dokładnie nie wiem. Kąpał się oczywiście będę tutaj w rzeczce, jest genialna. Widzę, że drewna również pod dostatkiem. No i cóż, no, jak się urządzę, albo zacznę się urządzać, to opowiem więcej. Umyć dupę w okolicznościach takich jak te nigdy nie jest łatwo. Ja już prawie cały się tam moczyłem. Najpierw zacząłem się częściowo myć, ale w sumie wychodzi na to, że jedyna skuteczna metoda to pójść na żywioł. I się nie pieprzysz, bo człowiek się umyje, a się nie domyje. To jakieś mydło zostanie, tam jakieś coś. Będzie czuł się brudny, psów w dupę. Takim myciem, że to trzeba... Ale rzeczko! Wow! Północna Norwegia! 400 km za kołem podbiegunowym. Koniec września! Mycie dupy w potoku! Zajebista impreza! O kurwa! Tylko jak człowiek by się nie wiadomo ile lat nie mył po rzekach i potokach w różnych szerokościach geograficznych i różnych porach roku, tak zawsze jest ten podświadomy strach, ten problem. No, dlatego też najlepiej, jeżeli nie ma się problemów z sercem oczywiście, pójść na żywioł i pieprzeć się do wody całemu, wtedy boli najmniej. Boli raz, a porządnie już jest okej. Obozowisko wygląda w ten sposób, że tutaj jest brezent, siatka maskująca karimata, śpiwór. Jeszcze sobie wszystko nie poukładałem. Jeszcze nie zacząłem sobie niczego gotować, żadnej herbaty, żadnego naparu z tych ziółek. Tradycyjnie rozpalamy ogień, jak ja to uwielbiam. Kocham te momenty właśnie, ani razu tego nie powiedziałem, jak ja uwielbiam takie momenty właśnie jak teraz. To się zdaje, genialnie. Nie zbierałem dużo z jednej prostej przyczyny. Tu jest tak ogromna ilość tego wszystkiego do spalenia wokół. Tych suchych drzew, że w ogóle to się mija z celem. No dobra. To wyciągam ręce i go sobie zbieram, bo jak już wspomniałem, jest czym tu palić. No dobra, trochę się musi tego przepalić wokół mnie. Niechybnie, tego meszku. A to zaraz się przepali, że będzie wszystko harasie. No a ja będę mógł sobie tutaj dalej obozować. Dobra, na razie tyle.